Z Amerykanami trzeba rozmawiać twardo, tak jak Dania. Owszem, ale odpowiedź na propozycję odkupienia Grenlandii była prosta: spadajcie. Tak, taką samą odpowiedzią powinno być: spadajcie z odszkodowaniami dla Żydów, dla korporacji, które są w Stanach żydowskie. Tak powinien odpowiedzieć rząd. Wtedy możemy współpracować. Ale od nas się odczepcie. W 60 roku przecież podpisaliście umowę, że więcej do spraw reparacji wracać nie będzie. Odszkodowań. Kochani, może nigdy nie nastąpić realizacja ustawy z 447 w tej formule oficjalnej. Może tak być, że ktoś z nas tu głupich robi i pozwala pewnym ludziom pseudo-narodowcom, pseudo-patriotom wybijać się na obrońców naszego majątku. Bo gdy niektórzy drą się, wydzierają, znaczki sobie przyczepiają, S-447 z przekreśleniem, bronią nas przed tą ustawą, to nie widzą, jak na bieżąco Żydzi, tam te organizacje, bo to nawet mogą nie być Żydzi, teraz każdy może sobie gminę żydowską założyć, odbierają nam cały czas majątek na bieżąco i tu cisza jest. To czy tam PO, czy PiS, to świetnie się mają, może nawet za PO mniej tego majątku Żydzi uzyskiwali niż za tych prawdziwych polskich patriotów z flagami w klapach. Tak, to jest podbój gospodarczy i drenaż. I czysty drenaż. No wie pan, jest pan człowiekiem inteligentnym. Wie pan, że media żydowskie rządzą w Polsce. Niektóre firmy też są w rękach, bo nie wszystkie, kapitału żydowskiego. Pan jest tam członkiem jakiejś gminy, nie, żydowskiej. No to idzie pan do lokalnego jakiegoś decydenta z partii rządzącej, co tutaj los jest uzależniony od tych mediów żydowskich. Pan mówi, bo my tu Żydzi wycofamy poparcie, jak nam nie oddacie naszego majątku. No taki, co taki dureń decydujący z partii rządzącej zrobi? Na wszelki, to nie jego, na wszelki wypadek panu odda, a pan się cieszy, bo pan w ogóle z tamtym wielkim kapitałem nie ma nic wspólnego, nie? Tak jest. To taki... No, wszystko przechodzi między palcami, bokiem i cały czas trwa drenaż. Cały czas, cały czas.